Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RP Garażowo. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam. Cześć, witajcie. Dzisiaj ciąg dalszy zabawy przy silniku Holida. Jak widzicie, cylinder, to tak powiem, zintegrowany z głowicą, jest to jedna część, tu mamy stronę wydechową, tutaj jest świeca, tu jest strona ssąca, tutaj mamy śrubkę, która mocuje nam popychacze, tu mamy dźwigienki, oczywiście w środku są nasze zawory, tu są sprężyny, talerzyki i od środka tak to wygląda. W środku widzimy już nasze zawory. Dalej, tak jak tu widzimy, tutaj są dwie takie łopatki. Te łopatki popychają nam takie laski, takie pręty, które natomiast popychają nasze tutaj te dźwigienki, które nam naciskają na, jak widzimy, o, na zawory. Te sprężyny są dość miękkie, więc jest łatwo je wcisnąć. Teraz tak, widzimy, tutaj mamy te dwie łopatki, naciskam jedną i widzimy, co się dzieje. Tak, zawory pracują na zmianę. Jeszcze od środka widzimy, jak to pracuje. Zawór ssący, czyli zawór po lewej mojej stronie, czyli ten bardziej brudny, to jest zawór ssący i on nam tutaj dawkuje paliwo, które nam dochodzi do silnika, które jest sprężane, które potem wybucha, zapalane od tutaj iskry świecy zapłonowej. No i teraz mamy po wybuchu spaliny, które musimy upuścić. Do tego celu służy zawór wydechowy, który też się nam otwiera i te spaliny nam wypuszcza. Będąc już przy zaworach, to kilka takich wskazówek, jeśli na przykład czujemy, że silnik jest słaby, albo nie chce nam zapalić, albo jest inny objaw taki, który by wskazywał na uszkodzenie silnika. Nie zawsze jest to związane z uszkodzeniem cylindra, pierścieni, tłoka, jakiegoś zatarcia. Często w czasie eksploatacji, właśnie tak jak tu widzimy nagar, ten nagar dostaje się nam, powiedzmy, pod ten zawór wydechowy, pod zawór ssący, to się tam wszystko przepala i po pewnym czasie robi się nam taka grubsza warstwa, która na przykład odłoży się nam na tej przyłbni zaworowej, podejdzie nam pod gniazdo zaworowe i zaczyna nam to się nie domykać szczelnie. W ten sposób mówimy o tym, że ta kompresja nam ucieka przez któryś z zaworów. I ja tutaj obstawiam, że zawór ssący jest takim zaworem, który tutaj jest w gorszej kondycji i może tu być problem z tym sprężaniem. To może wystąpić na zaworze ssącym, jak i wydechowym. Z tym, że na wydechowym oczywiście będzie nam to paliwo uciekać w tłumik. Tam zawór ssący, jeśli będzie niedomknięty, będzie nam wydmuchiwało część mieszanki z powrotem do gaźnika. Co objaw takim najprościej, jak zauważyć, no to będzie to na przykład, że w filtrze powietrza mamy benzynę. Mamy właśnie jakieś opary, które śmierdzi nam to wszystko benzyną, coś nam kapie z tego gaźnika. No i oczywiście problem w odpaleniu, problem w mocy tego silnika. To jeśli chodzi o stronę takich awarii od środka, idąc dalej tropem zaworów i ich awarii, to od tej strony, co tu się może stać? Bardzo ważne są luzy zaworowe, czyli pomiędzy tutaj tą dźwigienką, a naszym zaworem, tym punktem tego styku tej dźwigienki z tym naszym zaworem, mówiąc tak najprościej. Teraz widzicie, tu mamy luz, który trzeba regulować, bo ten luz nie może być za duży, nie może być za mały. Jeśli będzie za duży, będziemy mieć efekt dzwonienia tych zaworów. Natomiast kiedy mamy ten luz zbyt mały, powiedzmy, nie mamy tego luzu w ogóle. Ten zawór jest przez cały czas się nam
tutaj styka z tą dźwigienką, ta dźwigienka go nie puści, tutaj nie ma tego luzu, co się dzieje. Silnik na zimno, powiedzmy, może dać się odpalić, po czym silnik podczas pracy się nagrzewa. To pewne elementy się nam po prostu rozciągają, puchną, zwiększają swoją objętość, więc następuje zawór pod wpływem temperatury, kiedy się nam rozszerzy, wydłuży, opierając się o tą dźwigienkę, zacznie się sam tutaj wtedy nam jakby otwierać. W tym momencie co się dzieje? No, silnik traci kompresję, zaczyna nam na przykład, ono traci moc, nie chce nam odpalić na ciepło. W takim przypadku tutaj pierwsze co, to zwróciłbym uwagę na luzy zaworowe. O luzach zaworowych będziemy sobie jeszcze mówić. Dzisiaj tylko tak na szybko, bo będę ją rozbierał do zera. Na początek sprawdzimy sobie tutaj szczelność tych zaworów. Jak to zrobić? Żeby sprawdzić szczelność, powinniśmy tutaj wlać sobie troszeczkę rozpuszczalnika od tej strony tutaj wydechowej lub ssącej. Wtedy. I co widzimy? Sączy nam w tym miejscu, czyli tu już straciliśmy szczelność. Powtórzymy tą samą operację od strony ssącej. Zaczekamy chwileczkę, żeby to sobie tam spenetrowało. I mamy ten sam efekt, mamy z drugiej strony. Też zaczyna się nam to robić po prostu mokre. Kolejny etap, czyli demontowanie dźwigienek zaworowych. Żeby zachować tutaj ich pozycję, czyli miejsce, w którym były zamontowane i w którym potem będą potem zamontowane, że zamontowane, wiadomo, gdzie one mają być zamontowane, ale w którym miejscu. Ja to robię w ten sposób, że markerem opisuję sobie na kartonie strony, czyli stronę sącą jako S i stronę wydechową jako W. I teraz elementy związane ze stroną sącą są po stronie sącej, tej jest strona wydechowa, po stronie wydechowej. Tutaj wypychamy stworzeń, taka dźwigienka, jak ona wygląda, ląduje po stronie wydechowej, leży sącej. I strona wydechowa stworzeń ląduje po tej stronie. To samo po środku, bo tak powiem, to samo te laski, te pręciki powinny być też podzielone, który gdzie. Oczywiście o tym nie powiedziałem, ale już je sobie wymieszałem. Ale tutaj myślę, że porównamy ich długości. Tym bardziej, że tutaj możemy korygować po tym ustawienie luzów zaworowych, więc tutaj bym się tym tak bardzo nie martwił. Oczywiście te dźwigienki też, one gdy będą poplątane, gdzie jedna będzie, z wydechowa będzie po stronie sącej, a sąca po stronie wydechowej, no nie będzie miało to większej różnicy. Ale żeby zachować pewien, uczyć się pewnych takich odruchów, że jeśli coś rozbieramy, to dzielmy sobie elementy danego rodzaju, żeby potem nie było, że my nie wiemy, co jak było poskładane. Teraz tak, demontujemy sobie zawór sący. Jak to robimy? Wciskamy sobie ten talerzyk i wciskamy do dołu i przesuwamy na bok. No i jak widzimy, mamy tutaj ten taki talerzyk, mamy tu sprężynkę i układamy to sobie. To samo robimy ze stroną wydechową. Tutaj demontaż tych zaworów, to, że tak powiem, czysta przyjemność. Zawór wydechowy. No tutaj tej przylgni prawie nie widać, jest okopcona. Teraz co jeszcze? Porównajcie sobie zawory. Widzicie różnicę? Zawór sący jest większej średnicy od zaworu wydechowego. Jak widzimy, tutaj w tym przypadku uszczelniaczy, typowych uszczelniaczy zaworowych nie ma. Tak to w środku wygląda. Ja spróbuję ten nagar tutaj wyeliminować ze środka, umyć to jakoś. O. Mając uratowaną taką uszczelkę, bez problemu sobie ją wytniemy i przygotujemy do montażu nową, więc
Dlatego mówię, warto sobie takie uszczelki jeszcze ratować, jeśli to jest możliwe. Będzie, albo już macie filmik o przygotowaniu uszczelek, jak u mnie to wygląda, jak ja to robię. Będzie podane kilka sposobów. Ok, ja lecę z tutaj myciem, czyszczeniem tego cylinderka, także zobaczymy się, jak to już będzie zrobione. Nie będę wam pokazywał kolejny raz, jak coś umyć, tym że pamiętajcie, to jest cylinder. Tu nie możemy niczym wpychać ostrego, tego nie możemy rysować. Dlatego to jest taki temat delikatny i to jest temat, któremu trzeba poświęcić troszeczkę staranności i uwagi. Nie można czym bądź tam stukać, pukać, czyścić, wpychać jakichś szczotek drucianych. Jeśli uszkodzicie sobie cylinder, no to macie po silniku. Cylinder jest w stanie dobrym, nie ma żadnej rysy. Chodzi tylko o usunięcie nagaru, który może z czasem powodować właśnie też tutaj w tym silniku jakieś problemy. Już jest po prostu taka miotełka plastikowa. Wysokie obroty, troszeczkę środka mijącego i można takie różne zakamarki jeszcze do końca wyczyścić. Ja ze świecy dobrze jest przejechać kalibrownikiem, jeśli mamy, to pomoże ten gwint odświeżyć, wydrapać resztki nagaru z niego. Mamy przygotowany ten nasz cylinder z tą głowicą, z umyte. W środku tak to wygląda. Zawory, no to jak czyścimy? No nie czyścimy papierem ściernym. Nie możemy zniszczyć tej powierzchni tutaj, bo zwiększając tutaj po prostu wytarcie tego zaworu, spowodujemy to, że będzie nieszczelny. Pokażę wam mój sposób czyszczenia zaworów, czyli wkrętarka, szczoteczka. O, tutaj. To jest przyłbnia zaworowa. Mamy przygotowane zawory. Tak to wygląda po czyszczeniu, więc lecimy sobie z docieraniem. Co nam będzie potrzebne? Na pewno zawór, bo będziemy go docierać, na pewno głowica lub taki cylinder z głowicą w naszym przypadku, bo musimy to taki zawór tam włożyć i będziemy docierać przyłbnię zaworową do gniazda zaworowego. Będzie nam potrzebna taka docieraczka. Jeśli chcecie to w ten sposób robić lub macie taki sprzęcik, pokażę jak to użyć, chociaż użycie tego jest bardzo proste. Może być to wkrętarka, którą tam widzicie, no i oczywiście pasty do docierania zaworów o różnych granulacjach. Grubsza i drobniejsza, drobniejsza na finał, grubszą używamy do tego, żeby ten zawór rozpocząć tutaj docierać. Więc jak to robimy? Już za dużo mi się to nabrało. Nakładamy. To jest malutki zawór, więc jest to ciężko tak zademonstrować. Powinno to być takie małe placuszki w czterech miejscach i zakładając ten zawór. O, i tak mamy tutaj ten zawór osadzony. Pamiętajcie tylko o tym, żeby wasza pasta nie dostała się tutaj pod uszczelniacz. Widzicie, jest zabezpieczenie, tego wcześniej nie było widać. Słyszycie? Jak kręcimy, to nam tu trze i o to chodzi, bo to będzie nam ten... To będzie nam ścierać te powierzchnie do tego, żeby to się nam dotarło i było szczelne. Używając docieraczki takiej, oczywiście tu jest mało miejsca, ale zaprezentuję, jak to powinno być w przypadku. Widzicie, nawet ciężko będzie tutaj to docisnąć, bo ten zawór jest tak mały. Generalnie powinno to tak polegać na tym, że od strony tego grzybka, tego zaworu, w ten sposób przyklejamy to, przez to się nam przysie tego zaworu i w sposób, biorąc to w dwie ręce, pocieramy w jedną, w drugą stronę. No i docieramy do momentu, aż nam się te powierzchnie tutaj
będziemy widzieć, powiedzmy, to dotarcie, ten punkt takiego zmatowienia tutaj zarówno na przyłbni zaworowej, jak i na gnieździe zaworowym. Możemy wzrokowo sobie ocenić, a najlepszą próbą na to, czy jest to dotarte odpowiednio, jest po prostu próba szczelności, czyli znowu psiknięcie czymś, co nam to spenetruje, może być to benzyna ekstrakcyjna, może być to jakiś rozpuszczalnik, może być to środek penetracyjny i obserwujemy, co się dzieje. Jeśli nam wypływa spod zgniata zawarowego, spod zaworu cokolwiek tam, co nam wlaliśmy, to znaczy, że mamy dalej szczelinę i skoro nam płyn ucieka, to ucieknie nam też i kompresja. Więc ja to sobie przyspieszę. Do tego celu wykorzystuję sobie kawałek gumowego wężyka i kawałek tutaj, może być tu ucięty kawałek gwoździa, by cokolwiek, ale żeby uchwyt do wkrętarki, do wiertarki. I w ten sposób widzimy. Dociskamy sobie palcem od środka, czy na przykład tam kciukiem, czy który tam wolicie, ten zawór do tego gniazda zaworowego i docieramy jedną, drugą. Nie chcę mi ostrości złapać. Nie złapało. O. Widzimy tutaj to już miejsce przetarcia. Lecimy teraz już finiszową pastą do końca, czyli już jest drobniejszy. Robimy jeszcze taki, powiedzmy, ostatni taki szlif. Co jeszcze? Odnośnie docierania zaworów. Nie śpieszcie się. Nie róbcie tego w 5 minut, nie róbcie tego w 10 minut, nie róbcie tego w 15 minut. Tego się nie robi po prostu. O tak, o żeby sobie zrobić, bo się tak mówi, że to trzeba dotrzeć, tylko zróbcie to tak, żeby to miało ręce i nogi. Widzicie? Niewiele trzeba do tego, żeby sobie taką operację przeprowadzić. Ja już wam nie będę pokazywał docierania kolejnego zaworu suncego. Wygląda dużo lepiej, niż wyglądało wcześniej. Tutaj oczywiście jeszcze dobrze jest sobie czyściutką ściereczką powycierać to wszystko. Będziemy to jeszcze zaraz wycierać i będziemy to też troszeczkę natłuszczać. Ale to za chwilkę. Wyczyściliśmy, umyliśmy, więc jak to z tym teraz robimy? Zakładamy sobie zawory. Oczywiście nie możemy pomylić, który jest który. Wydechowy. Sprężynka, tak, zawór założony, sprężynka i zakładamy. Mamy jeden, teraz wydechowy, sprężynka i ten talerzyk, czyli ta nasza blokada. W tym przypadku jest to bardzo fajnie rozwiązane. Przyciskamy tak, żeby to nam to wskoczyło. O. Tak, i teraz lecimy dźwigienki. Pamiętając znowu, która była która, czyli zakładamy sobie wydechową. Op, odwrotnie. Stworzeń oczywiście też trzeba go wyczyścić, umyć ładnie. I czyli dźwigienka od zaworu suncego. Tak. I co nam zostaje? Zostają nam te takie laseczki, takie pręty. Także tutaj jest to dowolnie, jak to założymy sobie. Zakładamy sobie tutaj jedną, celujemy właśnie tutaj, celujemy tą laseczką w ten sposób, żeby ona nam tutaj, o, widzimy, musi wpaść tu w to gniazdo. Tak to wygląda, tak to wygląda. Jeszcze raz. Działa. Pamiętajmy o tym, żeby sobie sprawdzić wszystko przed montażem, czy wszystko mamy na miejscu, tak jak powinno być. I co możemy jeszcze zrobić? Żeby zabezpieczyć ten cylinder przed tutaj jakąś rdzą i efektami tego, że tutaj gdzieś po myciu nam została jakaś wilgoć, dobrze jest sobie przesmarować to po prostu olejem. Oczywiście próba szczelności po takim dotarciu należy sobie to
sprawdzić. No a dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć.